pozycją numer 7. No ładnie nam to idzie i tak dalej. Dzisiaj przy mikrofonach prowadzący profesor zapasów rozrywkowych. Siemka, drop z was wita. I the future of the world wrestling. Siemka, Tuchek, Sebuci, ponieś mnie się. Nie ma powodu. Ale gościa. To co dzisiaj z nami, jak już wcześniej mówiłem. Coś mi... chwila, bo coś mi się mikrofon psuje. Dobra. Już. Kaja, zacznę. Dzisiaj z nami także przy mikrofonach. Sebu. Sto lat nie żyje. Sto. No jeszcze nie. Trzy, cztery, iry. Sto lat. Nie żyje. Dobra, coś nam nie. Dziękuję. Facebook się i w ogóle zakładam tematy. No będzie o Royal Rumble 2011 30 stycznia. Będzie one takie wspaniałe. Dobrze, zaczynamy. No właśnie. Czy Royal Rumble będzie tak wspaniałe, jak zapowiedzi są? Jak zapowiedzi? Powtórz jeszcze raz, bo zacięło. Jeszcze raz. Czy Royal Rumble będzie tak wspaniałe, jak zapowiedzi? To znaczy, że ja mam mówić. No, znaczy, ale tak jak mówiłem, ona będzie raczej ochroniarzem Michelle i Lyli i prawdopodobnie spotka się na WrestleMania z Beth Phoenix. Znaczy, taki jest mój, moje wydanie. Znaczy, tak mi się wydaje. No właśnie. Dostał Orton kolejnego title shota, więc... Ja nie lubię ani... Jest chyba nie... Ja tam nie lubię ani jedno. No czekaj, chyba się zwalił mikrofon. No tak, teraz już jestem. Ale jest dobry przy Majku. No tak, no tak, tak. Nie chciałbym, żeby jeszcze był ani jeden, ani drugi, ale już lepszy Orton niż... No, ma zadatki na gwiazdę. No bo mi się coś z tym... O, dobra, działa. Albo już nie podziała. Działa, no bo... Ja mówię, że to jest słaby. Teraz możemy tylko się domyślać, co tam będzie się działo. No, no jak dla mnie... Dobra, i cię słuchaj, to już zacina. Powiedzieć jak dla mnie i cię. Ja mam mieszane uczucia sobie tego 40. Ktoś mi wyleciał, ważne, że wyleciał. No właśnie. Ładnie. No i jak myślicie, przez to będzie ten mecz jakoś lepszy? Podniesie to, nie wiem, na tle tam... Lepszy. Czy myślicie, że lepszy będzie tegoroczny Royal Rumble mecz? Przez to, że 10 więcej będzie wrestlerów? Jak myślicie? Wiem, może zacznij. No już mówiłem o tym. Wydaje mi się, że nic to nie zmieni. Nie będzie gorsze, a nie będzie też lepsze. No, ja jak już mówiłem, ja lubię jak jest dużo chaosu. A dobra, w tej walce... Ej, nie mówcie, dobra, bo my już powiedzieliśmy wszystko. To się... No bo my już powiedzieliśmy w tamtych 40 zawodników. Dobra. Te pytania są. I skończyło się ECW, no i taki... Wszystko o nim, no bo gdyby nie TNA, to prawdopodobnie teraz biegałby z pasem. Dobra, czekajcie, bo wiemy. Ja to mam widzieć. Zamknij się tam. Szybko. O, kurde. Rozmowa przerwana, co jest? No patrz, nie połączył, nie udało. No i co z nim jest?
Ej, on w ogóle z GG zszedł. O, no to pewnie mu Neta odłączyli. Albo co? No to poczekajmy chwilę, może zaraz będzie. Czekaj, jaka to jest minuta? Jest to 5 minuta. Kurde, już właśnie 5 minut. No ale to i tak będziesz musiał pewnie połowę wyciąć. No będziemy jeszcze dużo gadać, jak najmniej. No. Ojciec. No i co? Nie ma go ani na GG. Może by się komp wyłączył, albo prądu nie ma czy coś. No, możliwe. O, jest Bremby. Dobra, ja będę zaczynał od nowego pytania, czy... Nie, bo ja mam... Jestem, teoretycznie net pad. Dobra, uważam. Dobra. To ty zaczynaj najbardziej ten prawdopodobnie wygrany. Dobra, czekaj, zaczynamy, no mów. Czekaj, stój, bo chyba sobie... Czekaj, bo chyba sobie nie złączył. Nie, jestem. Aha, dobra, no to dobra, mów teraz. Tak. No i co, i teraz znowu leczę. Znaczy ten, Christian. Po prostu nie, jestem na nie. Triple H też nie chcę. Trzy razy nie, dobra. Dziękujemy. Koniec audycji. Powrót Triple H zapowiadany jest jako mega zastępujący coś. Tam kuzynkę. Jak ona miała? Czekaj. A nie wiem, podobno jej się podoba. Muszę się pochwalić. Patrz, Behi. Behi się teraz zastanawia, bo czy no właśnie. To jak mnie zjedzie, czy nie zjedzie? No. Jestem! Jej. W ogóle Behi jest na żywo, nie? Ciao. Obserwuję. Behi za to punkt reputacji dla każdego z nas. No. Dobra. Albo ban. Ode mnie. Każdy z tutaj może już dawać. Z dedykacją dla kuzynki. No właśnie. Powiedz i tam, albo nie mów lepiej. Później gadu będzie na zawalu. Jeszcze przyjedzie i zapuka. No. Dobra, Pechi, koniec swojego czasu wyłączy. Dobra, to jest ostatnie pytanie. Dobra. Przed quizem. Zwycięzca Rumble meczu zmierzy się na WrestleMania. Nie powtórz jeszcze raz, bo już to tak powiedziałem. Dobra. Z kim zwycięzca Rumble meczu zmierzy się na WrestleMania? Grem jak myślisz. Tak, ale tak pod... Mi się to nie podoba. Fajną wejściówkę. No, i fajną muzykę. No, a nie. Zamknij się. A my się rozgadali. No, no i co z tego? O, już 40 minut. Wow. Połowę wytniemy. No tak. Ej, no zaczynamy właśnie. Od quizu. Ale to jak to będzie, że kto szybciej odpowie, czy jak to? Nie, po prostu każdy będzie miał 5 pytań. Aha, dobra. Dobra, no to czekaj, ja zacznę. Dobra, a to do kogo najpierw? Czekaj, ja powiem, okej? Okay? Dobra. Teraz trzeba. No nie trzeba, ale musisz. Dobra. Kto pierwszy? Kto chce być pierwszy? 31. Ile razy Undertaker wygrał swoją walkę na WrestleMania? Ciężkie pytanie, muszę się zastanowić. Nie dam rady. Ile razy wygrał swoją walkę na WrestleMania, tak? Nie pogrążaj się. Bardzo ciężko. Niech będzie, będę strzelał. 18. Ej, nie wiem, ja tu mam 17, mi się zdarzyło się. To niezły ten koleś musiał być na haju. Ej, chyba 18, nie? 18, no pewnie, że 18. No właśnie, a tu jest 17. Kogo ty te pytania bierzesz? Od sobie. Od Karlinga. Dobra, zaliczę ci to, bo nie wiem co to za typek, albo miał z roku te... A, może z Wrestling Quiz za ten skopiował, a to było jeszcze przed Wrestling. Może dlatego, wiesz. Dobra, masz kolejny. 40. Jak nazywała się gala, na której zginął Owen Hart? Over the Edge. To już było. Właśnie było, to... a nie ma skreślonej. Jaki szajs. Jesteś idiotą. To właśnie. Trzy. To... Kto pozbawił maski Kane'a? Łatwo pozbawił.
Jak to nie? No prawda. Tak? No pewnie. Sam zdjął maskę. Był przy tym RVD. Na SummerSlam ściągnął mu Undertaker, no ale przecież nie pokazał twarzy. Nie wiem, o co chodziło autorowi tego pytania. Ej, wiesz co ja mam? Kto pozdrowił maskę Kane'a? Typ Lejcz. To ktoś sobie chyba jaja robił. Sam ściągnął, a tam był RVD. Brem dobrze mówi. Dobra, zaliczam ci. 38. Kto stracił... Co? Jak to się czyta? Undisputed. Undisputed, czy jakoś tak. Kto stracił Undisputed title na WrestleMania 18? Jakieś... Drop za ile miesiączków masz ten urodziny? Już ci przyszła ta kwarta? Jeszcze już ci przyszła, czy jeszcze musisz czekać? Nie interesuj. Na początku miesiąca, czy na końcu masz? Tak mnie to interesuje. A krowa ile ma miesiączków? A to już Turkas pytaje. On jest specjalistą. Tu ktoś nam tańczy przed akademikiem. No właśnie. Nagrał się po kąpieli, jak był. A tu ktoś ma różne wcielenia. No. Dobrze, jak tam krowę doił, nie? Tam był... jak płatki sobie. A tu ktoś jak spadnie ściągał. No, jak spadnie ściągał, no. Mamy co wspominać, mamy. No. Ej, w ogóle tak chciałem jeszcze powiedzieć, nie? Pijajcie na tego Skype'a. Się kiedyś ugadamy, wczoraj było tak ten, nie? Śmiesznie trochę. No, to śmiesznie było. Nie było śmiesznie. No bo ty poszłeś, no. No. Poszedłem. Nie czepiaj się. No a był fajny, same najlepsze hity leciały, nie? Na przykład, nie? Słuchajcie. Jedziemy, nie? Sebu. Śpiewamy, dobra. Wszyscy. Oh, nie. Aha, go. Śpiewam? Nie było słuchać, jak śpiewam? Nie. Baby. Ale to i tak lepsze jest, nie? To my nagraliśmy. Baby. You know you love me, I know you care. I just shout whenever and I'll be there. You are my love, you are my heart, and we will never ever ever be apart. To Sebu jest. Are we an item? Girl, quit playing. We're just friends. What are you saying? Said there's another, look right in my eyes. I lost my spot. Ej, drop się rozłączył. Baby. No, wystarczy. Dobrze. Czego? Pożegnanie. Pożegnanie. To żegnam. Ale jak ty? Ty się żegnasz. Jak ty się odnosisz do starszy? No, jeszcze 3 miesiączki, nie? Czy 4? Ej, to szybko te miesiączki lecą. Dobrze, was żegna, no. Mów to mnie bułka. Dobrze, was żegna. No, my też was żegnamy. Dobrze, jeszcze raz. Pozdrawiamy to Kusia jeszcze. No właśnie. Karlinga za wymyślenie pytań. No. Na początku jedno małe ogłoszenie, bo więcej nie ma. Na pewno Luba tam, żeby te robić, tamte placki, wysyłać do niego. Ma tam szefę, bodajże jedzie gdzieś. Tam wysyłajcie mu, żeby było. No ale dzisiejsza... Co? Ej! Co jest? Bo to drops. Co jest? Znowu coś na GG wysłałeś. Ej, dobra, materiału na wpadki będzie dość. Weźcie mi tu, nie róbcie. Dobra, teraz mówię temat. Tylko mi się nie śmiać. Co oni mają robić? Placki? Jezus. Dobra, wytnę to. Bez placków. Ale nie wyszło. No
O, spokojnie, o. Dobra, oddycham już. Robić placki. Na sotw. Placki, nie placki. Już. Dobra. No, przyzwyczajcie się, jak będzie wyłączać mikrofon i się będzie śmiała, to już jest cała Ewelina. No, na przykład teraz wyłączyła mikrofon. Dobra, zamknij się już, Turek. Przechodzimy do pierwszego pytania. Jak podobała się wam walka o ciężkiej nadę? Jeszcze raz powtórz, zacięło. Jak podobała się wam... Jeszcze raz, bo podobała... Jak podobała wam się walka o pas wagi ciężkiej na Royal Rumble? A Hayden, coś dodał od siebie? Nie. Przejdźmy do kolejnego pytania. A Hayden? Tak, zgadzam się. Tomek? Jak dla mnie ten pas może otrzymać nawet Tommy Chimmel, nie wiem. I tam Polacy. Nie, dobre. No, więc jest fajnie i ciekawie. No. Czy prawdopodobnie... Co? Lub wyżej wspomniany kolega Tupus. Też się nadaje do tego pasu. Także. Też tak sądzę, też tak sądzę. On nie jest godny. No to dobrze, przejdźmy do kolejnego pytania. Z Punkiem wypali? Co? Powtórz. Co? Było z Punkiem wypali? Powtórz, cisza. Nie no, Punk nie pali, no nie. Dobra. Czy prawda... Najniższego uczestnika walki Royal Rumble, Hose Rumble. Po co on tam był w tym Royal Rumble? Po co on to robił? Według mnie było to fajne. Ja powiem, że to było fajne, ale jak ty to widzisz, Tomku? Moim zdaniem WWE zaczął promować jednego ze swoich najlepszych zawodników, bo Forsflagger bez wątpienia ma umiejętności, jest świetny przy mikrofonie. Szkoda, że odpadł tak szybko, ale pokazał klasę i moim zdaniem niedługo zacznie się, prawda, fest z jakimś... Może z Nexus, albo z Core. Nie, mi się wydaje, że on pokona Undertakera na WrestleMania. W końcu zasłużył na to. Jego wypowiedzi są coraz lepsze. No poprawił się w ostatnim czasie przy wywoju. No, teraz robi takie show nawet większe niż John Cena. Nie ukrywajmy, on rządzi na SmackDown. No oczywiście. W całym WWE, nie tylko na SmackDown. Dobrze, przepraszam. No jeszcze właśnie. Jest The Eagle maska, co no nie wiem. Z tego może być świetny talk. No właśnie. Dokładnie, to są czołowi zawodnicy. Nie wiem, po prostu to powinno być na plakacie WrestleMania jako pierwszy, powinien być największy, mimo że jest najniższym zawodnikiem, ale powinien być po prostu największy, najbardziej wyróżniony na plakacie WrestleMania. Zasłużył na to. W centralnym punkcie. Ten się za... Dobrze, że się przycięłobyś, na pewno coś kolejnego debilnego powiedział. No, mów o tym, że Hertu Sinny. Dobrze, znowu zmieniamy kolejność. No dobra. Nie, co zmieniamy kolejność? No tak. Ty masz... 15 masz. Źle idioto ponumerowało. A sam jesteś idiotą, jak źle? Przecież... Jest 14 i 16. No wiem, ale już zmieniłem, teraz jest 15. Ja miałem 14. Teraz ty mówisz... Przepraszam, gdzie mam wysłane? Kurde, jesteś pewna. No bo ja ten... Dobra, zamknij ry... Ja długopisa zmieniłem, cwero. Amatorka. Teraz ja przechodzę do po prostu tej parzysty. A ty nie, parzysta jedynie. Dobra, no okej. Okay, no. Tak, co? Tak, już mi podpowiedziałeś, kto wygrał pierwszy King of the Ring. Booker, ale nie wiem. Brawo, Drobs. Nie no, co ja myślę, że tobie chce ktoś pomagać w ogóle? Kim ty no właśnie. Iść, weź widły i przerzucaj to już. Święte słowa. Rzeczy. Święte słowa. Dzisiaj niedziela, nie wiem.
No ale już się przeziębiłeś przecież. To w garniturze będziesz przeziębił. To duża różnica dla ciebie. Tam chyba nie ma świąt, ani niedziel u ciebie. Tam jest tylko Dobski Gnój. A wiesz co to jest w ogóle telewizor? No właśnie. Ale nie mówić co jest u Turka. Na pewno więcej rzeczy niż u ciebie. Aha, jeszcze pola są, no dobra, zapomniałem tutaj wiesz. Dobra, koniec najeżdżania na siebie, bo najeżdżamy na tyle nie. Co, na dzisiaj chyba wszystko. To ktoś siak. A dobrze, przerzuca gnój, aha, jestem inny. To ktoś siak. A dobrze, przerzuca gnój. A tu ktoś się. Interesujące. Bardzo. Tu ktoś się. O, koniec. Gardło. Gradu.